No to dzień dobry, miziaczki, w ten piękny dzień o poranku na polu namiotowym w Grodzisku Owid. Ja jestem Jakub Kotuła, to jest Fit on Trip i wraz z firmą Tirwal pokażemy wam dzisiaj Festiwal Mitologii Słowiańskiej. No i bardzo chciałbym wam pokazać, jak przebiega taki festiwal, że to nie jest tylko stanie i patrzenie się na przebranych za Słowian ludzi, tylko coś więcej. Pierwszych ludzi i zapytać go o to, co oni sami o tym sądzą. Przejechaliśmy 700 km, to świadczy o tym, że nam się podoba. Sądzimy o tym festiwalu. Wszystko co najlepsze. Tak jest. Jesteśmy po raz drugi i pewnie będziemy przyjeżdżać co roku, bo nam się i tak właśnie podoba. Chcieliśmy jakiegoś chrześcijanina ubić, bo jest tak piękny ołtarz po prostu. Tak, czujemy taką pogańską aurę, że właśnie jak tutaj, zanim nas pan zatrzymał, to... Właśnie zastanawialiśmy się, jakby ubić jakiegoś chrześcijanina, co by najwięcej krwi jednak wpłynęło, już tak pulsując z żył. Nie, festiwal jest super, oczywiście. Jesteśmy tu już drugi raz. A tobie jak się podoba festiwal? Bardzo fajnie jest. Bardzo fajnie? Tak. To super. Jest lokalna, fajna impreza, luźna. My czujemy się tu jak u siebie w domu, dobrze. Nawet mamy swój dom. Nawet mamy swój dom. Sądzę, że ma potencjał, że będzie się rozwijał, jeżeli organizatorzy nie dadzą plamy, a póki co wygląda na to, że w dobrym kierunku to idzie. No i co? Bardzo miłe miejsce, pogoda też dopisuje. Organizatorzy postarali się, jak widać, odtworzyć pogodę sprzed 1000 lat, bardzo dobrze zrekonstruowana. Zresztą jakby właśnie spojrzeć na niuanse, to widać, że organizatorzy mocno w źródłach na temat pogody szperali, bo naukowcy rzeczywiście pomijają ten aspekt, mało danych, jakieś hipotezy, sraty, pierdaty, a tutaj organizatorzy rzeczywiście wbrew tym trendom w świecie nauki i popularyzatorstwa tej nauki poszli pod prąd, skupili się właśnie na tym bardzo istotnym aspekcie życia sprzed 1000 lat, jak sobie ludzie radzili właśnie wtedy z pogodą, prawda? Tylko trzeba ją było właśnie tak bardzo ładnie odtworzyć. No gdyby nie te latające samoloty, ale to właśnie mówię o potencjale na przyszłość, jakieś trebusze, katapulty, coś, i wtedy ta pogoda już bez tych samolotów by była zdecydowanie lepiej odtworzona, moim zdaniem. No ale to właśnie trzeba trzymać kciuki i wspierać organizatorów właśnie w tych meteorologicznych tutaj niuansach. Także myślę, że będzie dobrze. No, fajna atmosfera. Dedykowana stoiska, owszem, ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają. Wszystko jak... i pogoda w tym roku. Jest fajnie, jak zawsze. Demonicznie jest dzisiaj. Demonicznie. O tak, demonicznie jest dzisiaj. No, sądzę, że jest całkiem niezły. Kseniu, podoba się festiwal? Tak. No, także młodsze pokolenie również. Ale potwierdza, że miejsce jest świetne. Czekaj, bo mi się... Tutaj ten. Miejsce jest świetne, ludzie są świetni. Pogoda. Organizacja... Pogoda, tak. Pogoda jest bardzo dobra. Także tak dalej. Jeszcze dzisiaj piękny dzień, jutro też piękny dzień. Dla mnie fajna, bardzo towarzyska impreza. Ciekawi ludzie. Klimat jak najbardziej mi odpowiada. Co tu dużo mówisz? Szkoda gadać, ciężki wieczór. Ale dobry poranek, ale dobry poranek. Ale poranek bardzo dobry, oczywiście. To jest najważniejsze. Dzięki pogodzie. Dziękujmy Bogu za to, nie?
No, to tu wszystko. No byleby odbywało to wszystko się częściej. No. No to jak sami słyszeliście, jest naprawdę zajebiście. Dlatego chodźmy dalej zobaczyć, co tu się dzieje. Aha, te kości. A przepraszam, a jak sztuka robienia takich lalek się nazywa? Motanie motanek. Tak, to są lalki życzeń. Lalki spełnienia szczęścia, czy płodności, czy jakiejkolwiek intencji, jakiej sobie zażyczymy. I cały czas myśląc o, robiąc tę lalkę, myślimy o tym życzeniu. I ona wtedy wychodzi, że ma jedną rękę dłuższą, jedną jest grubsza, nie taka jak chcemy, ona ma swój własny charakter, ale nie ma twarzy. Bo wtedy, kiedy zdobędzie twarz, wszystkie życzenia idą do niej, bo nabiera tożsamości. Dlatego nie może mieć twarzy. I to są takie słowiańskie lalki szczęścia, których nie palimy, chociaż wyglądają jak wodą. Możemy z tym zrobić. Ani nie wbijamy. Nie wbijamy szpileczek. Ale nie chcemy. Nie. Chcemy? A ja nie chcemy. Jeżeli dodamy do środka czyichś paznokci, albo włosów, czy śliny, to już będą laleczki wudu. I nabiorą cech tych... tych złych. Tak, to znaczy nie, te właściwości, które są w tych paznokciach. My dodajemy tylko energię. Tak, tu jest tylko energia. No i kolejnym niesamowitym motywem na tym festiwalu są inscenizacje obrzędów słowiańskich, na których właśnie jeden się wybieram, a mianowicie na... Postrzyżyny. Tradycyjny, występujący w wielu kulturach, rytuał polegający na obcięciu bądź przycięciu włosów dziecku, często połączony także z nadaniem imienia. Jest to prawdopodobnie najpowszechniejszy i najbardziej znany przykład tzw. rytów przejścia, który powodował zmianę statusu społecznego dziecka i przyjęcie go do grona osób dorosłych. Postrzyżyny były obrzędem, w trakcie którego młody chłopiec przechodził spod opieki matki do ojca. To właśnie ojciec najczęściej był tym, który obcinał włosy dziecku. W niektórych przypadkach był to żerca, słowiański kapłan. Od tej pory chłopiec stawał się częścią rodziny, ale także całej społeczności. Postrzyżyny, jak większość świąt i podniosłych ceremonii, nie mogły obejść się bez uczty, na którą zapraszano wielu gości. Widać więc wyraźnie, jak ważnym obrzędem dla dawnych Słowian było uroczyste obcinanie włosów dzieciom. Kolejną niesamowitą rzeczą na festiwalu jest stoisko z medycyną niekonwencjonalną, a co za tym idzie troszeczkę z takimi czarami tak naprawdę. Trochę z naturalnymi czarami, nie wiem. Troszeczkę może... tak, bo niewątpliwie medycyna ludowa była związana także z magią. Osoby, które zajmowały się ziołami, zajmowały się taką medycyną, to były wiedzące, czyli wiedźmy. Stąd potem nasze wiedźmy i czarownice. Naszych gości częstujemy sokiem z brzozy, mogę pana poczęstować sokiem. Jak najbardziej, nie? Jak chodzi o sok z brzozy, to ja zawsze chętny. To jest soczek z brzozy, który jest kiszony. Aha. Czyli można go potem przygotować nawet parę lat, gdyż ten naturalny jest bardzo krótkotrwały, a ten kisimy, czyli zostawiamy go, zlewamy sok zebrany z brzozy, zostawiamy go pod przykryciem, aż uzyska poziom kwaśności, który nam odpowiada. Wtedy zagotowujemy, tak, nie zagotowujemy, tylko tak do 80 stopni, doprowadzamy temperaturę w słoiki i potem on może stać nawet parę lat i jest bardzo dobry, panowie szczególnie go lubią na dzień po imprezie. On zawiera bardzo dużo mikroelementów, też na upały jest bardzo dobry, no bo też ma... No to chyba dużo, na dzisiejszy także, dzień tak, na dzisiejszy dzień jak najbardziej on się nam nadaje, także... Proszę zdegustować. Sprawdzimy. Uwaga, sprawdzamy. Sprawdzamy sok z kiszonej brzozy. Znaczy, brzoza z kiszonego soku? Kiszony sok! Dokładnie o to nie brzoza chodzi. Nie była kiszona. Brzoza ma się całkiem dobrze rośnie nadal w ogrodzie. Dobre. I wszystkie kiszonki bardzo dobre są właśnie. Takie kwaskowe, ale ciekawe. A teraz może coś słodkiego? Czyli brzoza mamy na odporność, tak? To na odporność na kaca. Syrop z mniszka lekarskiego. Mniszek lekarski to... Czyli mlecz. Mlecz. Który zwalczamy w ogrodach. Tak. A nie wiemy, że mlecz tak naprawdę, każda część tej rośliny jest bardzo zdrowa. Syrop robimy z kwiatków. Łodyżki, mimo że mają dużą goryczkę, ale w niewielkich ilościach możemy dodawać do wiosennych sałatek. Czyli z tych takich żółtych. Tak. Liście suszymy i robimy z tego napary na zimę wzmacniające odporność. Natomiast korzenie są bardzo dobre dla kobiet ciężarnych, bo zawierają dużo kwasu foliowego. Mm-hmm. Także kobiety ciężarne mogą śmiało korzystać z tego, zamiast kupować farmakologiczny, sztuczny kwas foliowy. To jest właśnie niesamowite, że tak naprawdę najwięcej rzeczy, których potrzebujemy, czy gdzieś tam mogą nam pomóc, rosną wokół nas. Zgadza się. To jest w ogóle przesamowite. Czy to jest słodkie i to jest... Słodziutkie. To jest syropek z mniszka. Nie jestem, on nie jestem też, w ciąży, on, ale pomoże. To podniesie odporność. Podniesie odporność, a tutaj na pewno też to się przyda.
jak miodzik, prawda? Bo nawet jest właśnie nazywany, taki, nawet jest nazywany miodem. Tak, syrop z mieszka nazywany jest miodem. To mogę dać do powąchania. Aha, tutaj mamy nalewkę z bursztyną. Tu jest bursztynek. Taki bursztyn zebrany nad Polskim Morzem. Oczywiście. Zalewamy spirytusem i po około 3 tygodniach zlewamy taką piękną ciecz. Można sobie powąchać. To jest również podnoszące odporność, bardzo dobre w sezonie. Też na alkoholu. Tak, to jest na spirytusie. Mhm. Ale tego daje się 3 kropelki tak na pół szklanki herbaty lub wody. Aha. I to pite regularnie podnosi nam odporność, zwłaszcza w takim sezonie grypowym. Mhm. Więc to jest taka naturalna szczepionka na grypę, można powiedzieć. No oczywiście miód, który... O, tutaj właśnie już mamy tutaj panią miłośniczkę miodu. I dalej tak, mamy smalec. Smalec do tej pory bywa wykorzystywany przy wszelkiego rodzaju kontuzjach mechanicznych stawów. Mhm. Czyli stłuczenia, jakieś tego typu obrażenia, jakieś siniaki, krwiaki i tak dalej. I nawet kiedy byłam na jednej z imprez rekonstrukcyjnych, to właśnie jedna z pań mi powiedziała, że jej lekarz zalecił właśnie smarowanie, kiedy miała uraz barku, smarowanie właśnie gęsim smalcem. Także smalec do tej pory jest wykorzystywany. W średniowieczu smarowano właśnie takie obrażenia, urazy mechaniczne samym smalcem albo mieszanką smalcu z mąką, jeżeli chciano, żeby to było takie bardziej gęste, aha, dłużej się utrzymało na ranie, ewentualnie dodawano jeszcze jakichś rozgrzewających substancji, na przykład tutaj mamy żywokost, nalewka z żywokosta, ona również nie jest do picia, można powąchać. To jest do smarowania. To jest do smarowania, na stawy, czyli wszystkie zapalenia stawów i tak dalej, to właśnie nam pomaga, jakieś wykurszowe, tego typu rzeczy. Tutaj mamy nalewkę z korzenia żywokostu. Nie to by się ten smalec przydał, bo mam cały czas jakieś problemy mechaniczne. No więc właśnie taki żywokościk też można sobie zapodać. Jeszcze ciekawe naczynko, które tutaj mamy. Często pytania padają, co to jest i po co to jest. I to jest naczynko do przechowywania wody, które zapobiega jej nagrzewaniu się. Jezus Maria, ale zimne. Wlana rano. A stoi w pełnym słońcu. Przede wszystkim przez pasterze wykorzystywane, tak? Bo kiedy szli na pola, kiedy szli godzinami, więc oczywiście większe, nie takie malutkie, ale wówczas mieli cały czas zimne napoje i mogli sobie w ten sposób po prostu się ochłodzić w upalny dzień. A tutaj co jeszcze mamy? Tutaj mamy oczywiście ziółeczka. Ziółka. Znane wszystkim koperek, prawda, czyli koleczki i tej sprawy. Tutaj ciekawe jest, bo często jest teraz bardzo modny ostropest. Ostropest na wątrobę. Mielone ziarna ostropestu są na wątrobę. W tej chwili się go dużo... Jest po prostu modny. I te ziarenka, on mi się już trochę pootwierał w tym upale. One, nie wiem, czy znajdę jeszcze pełen. O, właśnie mi tutaj wystrzeli. One są bardzo lotne. O, tutaj mamy troszkę. O, i te czarne ziarenka po oderwaniu lotek, je się mieli. To jest właśnie nasz słynny ostropest, który aktualnie zyskuje dużą popularność, bo faktycznie jest bardzo wspomagający przy trudnościach trawiennych, przy problemach z wątrobą i tak dalej. Ta roślina dorasta ponad 2 metry wysokości. Może dorastać przy korzystnych warunkach, także ja tylko poobcinałam boczne gałązki. Nie chciałbym w niego wpaść. No nie. Od razu się śmialiśmy, że od razu może być akupunktura. Tak. Nagietek. Zwykły to jest ten nagietek, który mamy w ogródkach. Aha. Kwiatki możemy wykorzystywać, kwiatki są jadalne, można je wykorzystywać do sałatek, do dekoracji ciast, więc czy jakichś dla dzieci fajnych potraw. Kiedy się robi jakieś koktajle owocowe, jeszcze się upiększę takimi kwiatkami, no to dzieci będą zachwycone, prawda? Szczególnie dziewczynki na jakimś kinderbalu. Tak. A sam nagietek ma przede wszystkim właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. Napary z nagietka są także stosowane jakieś problemy kobiece. Także można też sobie tutaj dla pań dobre ziółka. Tutaj mamy już ziółka spożywcze, typowe, znane w naszych kuchniach, czyli mamy miętę, mamy melisę, oregano, chryzop, pomyliłam, to jest mięta, tutaj jest melisa. No i oczywiście czosnek. To każdy zna i każdy wie. I, no, łączy oczywiście i strefę medyczną i strefę magiczną, ponieważ no, jak wiemy, odstrasza to co złe, podobnie jak szałwia. Szałwia również działa bardzo przeciwzapalnie, szczególnie jest często stosowana w medycynie do problemów z jamą ustną, czyli przy wszystkich jakichś tam aftach, na które teraz się kupuje drogie modne maści, wystarczy sobie zaparzyć szałwię, jest działanie dokładnie to samo. Natomiast strefa magiczna to suszona szałwia służyła do okadzania, czyli wszelkie
czy rytuały, w których wymagano tego, czy na przykład przy zajmowaniu nowego domu, wprowadzaniu się w nowe miejsce, czy na początku roku, czy na obrzędy wiosenne, można było wówczas szałwią okadzić dom, aby po prostu wszystko, całe zło, całe wszystkie złe duchy odegnać z tego miejsca i zapewnić, że w tym roku, w tym domu nic złego nas nie spotka. No i dalej tutaj już to nie są rzeczy związane ze wczesnym średniowieczem, bo to już wchodzi nam destylacja poniekąd, bo są to nalewki alkoholowe, ale również bardzo zdrowotne, ponieważ tutaj mamy naleweczkę z kwiatów czarnego bzu. Ogólnie bardzo dobra i bardzo taka wpływająca na poprawę trawienia. Standardowo malina, czyli wiadomo, na przeziębienia, w zimowy dzień jak się wypije kieliszeczek takiej domowej nalewki, no to od razu człowiek jest rozgrzany, tak? Nie trzeba tego pić nie wiadomo, bo to nie o to chodzi, tylko o to właśnie, żeby wypić odrobinkę. No i wiśnia, która również jest u nas popularna, przecież w każdym ogrodzie rośnie i również z niej naleweczka. A tutaj mamy olej. Olej. Zwykły olej, zwykły, normalny olej. Ponieważ przywożę go do apteki po to, aby opowiadać o tym, jak wyglądało odkażanie ran. Ponieważ początki medycyny, no to rany były odkażane wrzącym olejem. Czyli tak naprawdę jeszcze powodowało to oparzenia wkoło rany i tak naprawdę no, pogarszało stan pacjenta. Dopiero później wymyślono, że te rany lepiej jednak przepalić, niż jeszcze dodatkowo polać olejem. Ale takie były właśnie te początki, więc to jest taka ciekawostka, że ten olej był zmorą tak naprawdę tych, którzy przybywali do medyka. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę to jest dla mnie coś niesamowitego, jak ludzie ponad 1000 lat temu wiedzieli, czym się leczyć, jak się leczyć, co, jakie właściwości mają dane rośliny. Przede wszystkim rzeczy, których dzisiaj w szkole się nie nauczycie, nie będziecie wiedzieli, jak to zrobić. A tutaj, wszystko jasne. Co powiesz o botanicznych kosmetykach, które tutaj masz pięknie wyeksponowanych? O, to może inaczej. A może masz coś do brody? A znalazłoby się. To jest olej konopny. Konopny? Olej konopny. CBD. CBD czy THC? Nie, akurat mała ilość CBD, THC w sumie wcale. Ale jest też olej sezamowy, jest olej z awokado, macerat z rozmarynu na oleju winogronowym. Olejki eteryczne z mirry, z bazylii. A tymczasem za mną jest odbywany rytuał swadźby, czyli takiego słowiańskiego wesela. A zaraz po nim zaczynamy organizować konkursy. Konkursy, które będę robił ja od firmy Tirval. Będziemy rozdawać koszuleczki w nagrody. A co tam za konkursy? Zaraz zobaczycie. U dawnych Słowian małżeństwo stanowiła dobrowolna umowa potwierdzona obopólnymi darami równej wartości wiążącą rodziny małżonków stałą przyjaźnią. Jeszcze w szlacheckiej Polsce posag winien był równać się wianu. Mówiono, że małżeństwo swojej rody. Sam obrzęd odbywa się przy ogniu ofiarnym swarożycowym. Żerca prowadzi zaślubiny i przewodzi składaniu ofiar i modlitwom. Do wygrania koszulka marki Tirval. Cztery odważne dziewczyny, czterech odważnych facetów i trzy odważne pary. Do wygrania t-shirty marki Tirval. Jest dwóch, jeszcze dwóch odważnych panów. No to w takim razie zaczynamy. Okej, okay, czekamy na trzy pary. Mamy parę numer jeden. Parę numer dwa. Parę numer dwa. I parę numer trzy. Gotowi?
Start! Koszulki dwie lądują dla was. Wreszcie oczywiście dziękuję, byliście najlepsi. Nie udało mi się nagrać tylko jednej konkurencji z tego powodu, że musieliśmy liczyć, ile kłód chłopaki przenosili stamtąd, tam spod samej ściany, aż tutaj, także uwierzcie, że było zabawnie i że kurczę blade, była wygrana. Zdecydowanie ktoś wygrał, zdecydowanie. Oprócz konkursów, oprócz inscenizacji i innych ciekawych atrakcji, można nauczyć się tańczyć. No i moi drodzy, tak naprawdę po tych wszystkich atrakcjach, konkurencjach, wykładach, inscenizacjach pozostało tylko jedno. Poczekać na długo oczekiwane koncerty folkowych zespołów. Także to nie były tak naprawdę wszystkie rzeczy, które udało mi się nagrać. Zostało strasznie dużo rzeczy tak naprawdę poza kadrem, poza tym wszystkim, co zobaczyliście. Dlatego zostawiam was z takim niedosytem, specjalnie po to, żebyście i wy przyjechali tutaj za rok, żebyście mogli poznać w ogóle kulturę słowiańską, czyli kulturę, z której tak naprawdę pochodzimy. Poznali wszystkie obrzędy i tradycje, od których tak naprawdę pochodzimy. Także moi drodzy, my czekamy na koncerty i widzimy się już wkrótce w zupełnie innym miejscu. Do zobaczenia. Leszy, który cały czas przechadza się tutaj po grodzisku. I co robi Leszy? Poci się. Leszy się trochę poci.